Jaka pilna. Jak coś jeszcze studiuje. Właśnie widzę. Piękna sprawa. Zdałeś test? Możesz wejść?
się łatwo, a tak średnio łatwo ten mecz wyglądał. Tak, dzisiaj zaczęłyśmy pierwszym meczem z Serbią. Spodziewałyśmy się, że Serbia to jest ciężki zespół. Są w okrojonym składzie, to nie jest jeszcze pierwsza szóstka Serbii, także wiedziałyśmy, że będą na pewno walczyć. Były trudności, troszkę miałyśmy problemy z niektórymi elementami, ale wiemy, co mamy poprawiać, jesteśmy gotowe na następny mecz. No właśnie, ale tak, który set z twojej perspektywy był tym najtrudniejszym? Myślę, że ten trzeci chyba na przełamanie. Musieliśmy się mocno skupić gdzieś. No nie szło czasami, chwilami tak, jakbyśmy tego chciały, ale gdzieś szybko nadrabiałyśmy. Wiedziałyśmy, że musimy kontynuować i wygrać ten mecz. Także się udało i się cieszymy bardzo. Ale po raz kolejny pokazałyście, że u was zespół wygrywa, no bo oczywiście Madzia jedna, druga, Madzia Jurczyk wracająca po kontuzji też chyba moim zdaniem bardzo dobry mecz w jej wykonaniu. No tak, no trener rotował i to cieszy, każda dziewczyna tak naprawdę ma szansę na pogranie w takim turnieju, także to cieszy każde wejście, każda wie, że jest potrzebna w tym zespole, to nie jest tylko jedna szóstka tak naprawdę, tylko 12 dziewczyn plus jeszcze dziewczyny, które dochodzą do siebie. Także no cieszę, że tych dziewczyn jest coraz więcej i naprawdę tworzymy prawdziwy zespół. To na koniec jutro dzień nie meczowy, ale to nie będzie dzień wolny na pewno. Na pewno atrakcję sztab szykuje. No wiadomo, jakaś aktywacja, dotknięcie piłki, może siłownia. Zobaczymy, co nam jest przewidziane dla nas. No, wolnego dnia nie możemy mieć, pojutrze gramy kolejny mecz i też trzy z rzędu tak naprawdę, także trzeba się zregenerować jutro i działamy dalej.